Nawróciłem się. Kiedyś dołączyłem do tłumu ludzi narzekających na atakiem księcia Adamu Ingerda, bo ci się, to nie to samo co anime. Czemu bohater nie jest taki fajny jak Light w anime, Gdzie podziała się tamta poważna atmosfera? Czemu el jest czarno A nie, czekaj. Na to akurat nie narzekałem już wtedy. Ale rozumiecie o co mi chodzi. To był ten jeden film, przy którym niemal wszyscy zgodnie się zebrali i okrzyknęli go jedną z najgorszych adaptacji manga, jakie powstały. Tymczasem okazuje się, że warto zdjąć okulary nostalgii, zapomnieć o byciu fanem i zaakceptować coś nowego, oryginalnego. Notating śmieci Adama gada to piękny film. Mówię to jako osoba, która nie przepada za anime. Było przesadnie mroczne, bo uwierzcie mi, Jedzenie chipsów nie potrzebuje slow motion i churów. Tylko fabularnie pędko zmieniało się w party samego siebie, robiąc Lighta idiotem popełniającego masę błędów, a za przecinków dając mu go się z obsesją do czekolady, oraz z bieda wersją Ella. A dokładając jeszcze wcześniejsze problemy, można nazwać się cęsiej przeciętniakiem. Mogą go lubić mając 14 lat, ale wracając później, widzę, że wcale nie jest tak dobry. I tu wchodzi Adam Wingard. Absurdny czad. Gość, który ma gdzieś fanów anime. Po co miałby dać im to samo? Skoro może własną, oryginalną wizję. Lepszą wizję. Bardziej ugruntowaną w rzeczywistości z faktycznymi bohaterami, a nie monumentami. Piękną, prawą wizualną, nawiązującą do śmieciowych produkcji lat 80. Powierzcie mnie, jeśli pomyliłem się. I historię, która bierze koncepcję oryginału, ale zmienia ją tak, że pasła pod nowe środowisko. A chyba najbardziej kocham właśnie to ugruntowanie rzeczywistości. To opowie To o dwójce nasolatków, którzy dostają wręcz boską moc i tak jakbyśmy się tego spodziewali po nasolatkach. Nie jadzą z tym sobie. Popełniają masę błędów i reagują jak ludzie. A nie są doskonałymi geniuszami, którzy bawią się w kotka i myszkę z innym doskonałym geniuszem, który pochodzi z siebie <gry> Przepraszam, ale nadal nie wierzę, że z taką historią ta seria traktowała siebie poważnie. Uff. Tymczasem, film gada z jednej strony łączy ze sobą większy realizm, a także kiczowatość, której absolutnie nie wstydzi się. To w zasadzie jest prosta śmieciówka klasy B, która przy okazji pozwala sobie na momentami całkiem dobre zarysowanie postaci. No i oczywiście, Ryuk jest wspaniały. Tutaj praktycznie wszyscy się zgodzili, nieważne od tego, czego nie myśleli o filmie. Taki jednak jest Uroku i Lamatafo. Poza tym, to był ten jeden element, którego nie trzeba było zmieniać, bo już w anime był świetny i idealnie wpadł się do wizji Wingarda. Tak jak powiedziałem, to piękny film. Przykład adaptacji, która wypada lepiej od oryginału. Nie jest wyłączeniem przełożeniem 1 do 1, tylko bierze tamtą historię i zmienia ją tak jak chce, więc naprawdę interesującą wizję. Dodatkowo dochodzi piękna wasa wizualna, w niedobre wykonanie techniczne, świetny Santek i niestety średnie zakończenia. to uwzględniając je, wciąż kocham ten film. Szkoda, że zajęło mi tyle lat dostrzeżenie tego. Za to mam ogromną nadzieję, iż wy wszyscy, którzy go nie widzieliście lub go nie lubicie, dacie mu szansę, bo naprawdę na to zasługuje. Z tym był Jadokastro 7. I dziękuję za wysłuchanie.